Filozofia. Filozofia jest mętna. Filozofia to abstrakcyjne teorie. Filozofia to bajeczki. Co jednak, gdyby filozofia przypominała naukę i odpowiadała na pytania na bazie faktów w sposób ścisły i niepodważalny? Taki projekt naukowej filozofii stworzył dzisiejszy bohater. Filozofię, która stoi ponad matematyką czy fizyką. Filozofię, która stoi ponad wszystkimi naukami. Omówimy dzisiaj fenomenologię Edmunda Husserla. Zanim przejdziemy do mięcha, czyli do samej fenomenologii, zajmijmy się drogą Husserla do jej odkrycia. Edmund Husserl. Husserl urodził się w ciężkim okresie dla filozofii. W 1859 roku, gdy wszystkie wielkie systemy oraz autorytety filozoficzne upadały. Społeczeństwo przestaje fascynować się wymyślnymi teoriami o tym, jaki świat jest, a zaczyna się zastanawiać, czy my w ogóle coś wiemy i jeśli tak, to co my właściwie wiemy. To z kolei spowoduje stawianie niewygodnych pytań o możliwości człowieka oraz jego rozumu, a jak wszyscy dobrze wiemy, to do niczego dobrego nie prowadzi. W związku z tym pojawiła się kwestia nieufności we własny rozum. Bo skąd wiemy, czy to, co umysł nam przedstawia, jest prawdziwe? Jeśli uznamy, że rozum może nas okłamywać, to oznacza, że rzeczy najbardziej podstawowe tak naprawdę nie są pewne. W takim wypadku wszystkie osiągnięcia filozofii są bez znaczenia. Filozofia okaże się zamkiem zbudowanym na piasku. Zdaniem Husserla, jeśli ta nieufność nie zostanie powstrzymana, to całe dziedzictwo myśli europejskiej oraz cała europejska kultura może przepaść. A więc celem Husserla będzie przezwyciężenie fantazji i spekulacji w filozofii na rzecz nauki, naukowego myślenia. Dowiedzenia, że coś możemy wiedzieć, że rozum może coś wyciągnąć. Husserl z filozofią zapoznaje się dzięki Wilhelmowi Wundtowi, czyli właściwie ojcowi psychologii. No więc chyba nikogo nie zdziwi fakt, że ojciec psychologii doprowadził Husserla do psychologizmu. A czym jest psychologizm? Psychologizm to swego czasu popularna przyczyna nieufności we własny rozum. Psychologizm twierdzi, że wszystko, czego doświadczamy, ma swoje podłoże w czynnikach psychologicznych. A więc logika, matematyka, wszelka wiedza oraz sens, wszystko to jest kreacją rozumu, a nie obiektywny fakt. No więc wszystko jest na swój sposób iluzoryczne. Taki popularny pogląd, że wszystko siedzi w naszych głowach, o tutaj, i w sumie wszystko, co wiesz, to chemia w twoim mózgu. Więc się nie przejmuj wszystkim za bardzo, bo jednak w pewnym momencie Husserl się opamiętał i napisał Badania logiczne. Zobaczył, że psychologizm oraz sceptyzm ma wiele zalet. Między innymi prowadzi do zniszczenia ciekawości człowieka, do zaprzepaszczenia dziedzictwa naukowego Europy, egzystencjalnej pustki, poczucia bezsensu. Bo przez psychologizm oraz sceptyzm człowieka i świat zaczyna dzielić przepaść nie do przebycia. Bo skoro nawet logika jest według psychologizmu ludzkim sposobem rozumowania, to jakie środki posiadamy, by dowiedzieć się czegokolwiek o otaczającym nas świecie? Można powiedzieć, że odrzucając logikę, odrzucasz już wszystko. W wyżej wspomnianych badaniach logicznych Husserl skupi się na tym, by udowodnić obiektywność logiki. Dzięki swojej przeszłości z psychologizmem będzie świetnie kopał dołki pod kolegami, byłymi kolegami, i punktował ich słabe strony. Więc głównie ta praca skupiała się na tym, że bez logiki nie ma żadnej wiedzy oraz sądów i że odrzucenie tej logiki jest wewnętrznie sprzeczne, bo z pomocą logiki i logicznych twierdzeń chcesz udowodnić, że logika nie ma sensu. Natomiast już w 1912 roku powstają Husserla idee i tam zostaje wyłożone jego długo wyczekiwane w tym odcinku osiągnięcie, czyli metoda fenomenologiczna lub po prostu fenomenologia. Fenomenologia. Czym jest fenomenologia? Na czym polega fenomenologia? Nazwa fenomenologia bierze się od słowa fenomen, a fenomen to jest to, co nam się jawi. A więc fenomenologia będzie zajmowała się obserwowaniem tego, co nam się jawi, co jest bezpośrednio, co jest niepodważalne. Dzięki temu w założeniach fenomenologia będzie stanowić wiedzę opartą na bezpośrednich i niepodważalnych, jasnych faktach, dzięki czemu sama fenomenologia będzie niepodważalna i nie do zaprzeczenia. I filozofia się skończy. Udało się. Husserl, jak wielu filozofów historii, powie, że dobra, kończymy ten syf. Czemu się tak, ludzie, długo męczycie? Patrzcie, ja to zrobię w dwie książki. Jednak nim zrozumiemy, jakie jest to osiągnięcie, to musimy zrozumieć, jaki problem to osiągnięcie rozwiązuje. A jest to problem wiecznej niepewności, nieufności, sceptyzmu, wątpliwości. Jeśli się dobrze zastanowimy, to możemy zwątpić we wszystko. Przykładem, który dobrze zobrazowuje wątpliwość, jest piękny dział filozofii, jakim jest epistemologia.
A epistemologia w skrócie zajmuje się relacją człowieka ze światem i o tym, co o świecie może wiedzieć, a czego nie może. I częściej o tym drugim. Jeśli mam na ten przykład jabłko, to relacja może wydawać się bardzo bezpośrednia, bo przecież wszystko o jabłku wiem. Jest czerwone, ma słodki smak, zajmuje jakąś przestrzeń. Ale czy to, że ja to wszystko widzę, oznacza, że to jest prawdziwe? Bo przecież jabłko tak naprawdę nie jest czerwone. Światło odbija się od jabłka z pewną konkretną częstotliwością. Ta częstotliwość z kolei jest interpretowana przez moje oczy jako czerwoność. No więc jabłko nie jest w rzeczywistości czerwone. Moje oczy interpretują jabłko jako czerwone, a więc czerwoność jabłka jest iluzją jabłka. To samo ma miejsce w wypadku smaku, to samo ma miejsce w wypadku węchu, możliwe, że nawet i w wypadku przestrzeni. Wszystkie te własności jabłka w rzeczywistości są moją iluzją jabłka. Czy może odbiciem prawdziwego jabłka? A jak wygląda prawdziwe jabłko? Nie wiem. Na pewno prawdziwe jabłko jest bez smaku, bez koloru, bez zapachu. No ale jak ten błąd poznawczy daleko może sięgać? Może ten problem nie dotyczy tylko owoców, może dotyczy i warzyw, a może i dotyczy mebli. Może ta pomyłka jest dużo większa i cały świat, jaki obserwuję, jawi mi się innym, jakim jest w rzeczywistości. Te koncepcje doprowadziły Husserla do bardzo edgy refleksji, że na przykład świat jest wyłącznie tylko jego snem. A co jeśli logika lub matematyka jest tak iluzoryczna jak czerwoność jabłka? Co wtedy z tym wszystkim, co osiągnęliśmy? Jednak na co dzień nie przejmujemy się tym dylematem za bardzo, bo musimy jakoś funkcjonować w tym świecie. A więc tworzymy różne teorie i przekonania, których nie możemy dowieść w 100%, ale po prostu musimy z nimi żyć, no bo co? Te zewnętrzne sądy o świecie, których nie jesteśmy w stanie dowieść, Husser nazywa sądami transcendentalnymi. Transcendentalne, czyli dotyczące tego, co jest poza nami. Poza naszym rozumem. Poza naszą percepcją. Gdy zwykle mówię, jaki świat jest, mimo że nie mam dostępu do istoty świata, to wygłaszam sąd transcendentalny. Tu posłużę się przygotowanymi przykładami. Gdy mówimy, że matematyka działa, mimo że nie posiadamy absolutnej pewności, czy działa, wygłaszamy sąd transcendentalny. Mówimy, że świat jest materialny, sąd transcendentalny. Bóg jest prawdziwy, transcendentalny. Gdy mówimy, że hegelowski duch, transcendentalny. No więc co w tej tragicznej sytuacji możemy zrobić? Możemy spróbować dotrzeć do faktów. Odrzucić wszystkie niepotwierdzone teorie, czyli zrobić redukcję fenomenologiczną. Redukcja fenomenologiczna... Przede wszystkim z redukcją fenomenologiczną jest kojarzona fenomenologia oraz Edmund Husserl. Bez tej redukcji zresztą nie ma fenomenologii. Jak będziesz szukał czegoś o fenomenologii, nie znajdziesz nic o fenomenologii, znajdziesz redukcję fenomenologiczną. Śmiało, szukaj. Ja szukałem. Redukcja fenomenologiczna polega na tym, że odrzucamy wszystkie nasze uprzedzenia co do świata. Wszystko, co wiemy o świecie, wyrzucamy za próg. Wszystko, co do teraz wiedziałeś, bierzesz w nawias i zapominasz, ale tylko na czas filozofowania. I jak o całej wiedzy na świecie zapomnisz, to ci się pokaże tylko to, co prawdziwe. Zero twojego szajsu. Ty jesteś wadliwym elementem. A więc gdy odrzucimy całą wiedzę o świecie, podjęliśmy się tej redukcji fenomenologicznej, zostaje nam tylko to, co jawi nam się bezpośrednio. A więc zaczynamy zdobywanie wiedzy od zera. Po tej redukcji zostaje nam tylko to, co immanentne. Immanencja jest tym, co jest wewnątrz nas. Raczej tutaj. Tym, co doświadczamy bezpośrednio. To, co jest w nas niezaprzeczalnie i nie da się tego wyuczyć. Najbardziej autentyczny stan, w jakim możemy być. Zapomnij o wszystkim, co wiesz i zobacz, co teraz widzisz. To, co zobaczysz, to nasza immanencja. Bezpośrednie, autentyczne doświadczenie wewnętrzne. I co tam się pokazuje takiego, w co nie możemy zwątpić? To, że nasza świadomość coś w tej chwili przeżywa, czyli w przeżycia. Nie damy rady zwątpić w to, że przeżywamy coś teraz. Tak, to może być sen, to może być symulacja alternatywko, ale coś przeżywasz. Mimo wszystko, coś się jawi. Może być to iluzoryczne, ale coś się jawi. To jest bezpośrednie, autentyczne doświadczenie. Wychodzi na to, że świadomość jest bardziej pewna niż otoczenie. Bo otoczenie poznajemy za pomocą pośrednictwa świadomości. No więc według Husserla w świadomości znajduje się prawda, a nie w otoczeniu. Czyli przechodzimy na stanowisko idealizmu, ponieważ Husserl daje pierwszeństwo świadomości nad jej treścią. Skoro świadomość stanowi już jakiś nasz obszar badań,
to Husserl skupi się na tym, by badać ją, znaleźć jej słabe strony oraz mocne strony i może dzięki analizie świadomości dotrzemy jakoś do transcendentalnej rzeczywistości. Świadomość. Istotnym odkryciem Husserla co do świadomości jest intencjonalność świadomości. Intencjonalność świadomości oznacza, że świadomość jest zawsze świadomością czegoś. Nie ma świadomości samej w sobie, jakiejś wyabstrahowanej świadomości. Świadomość jest zawsze świadomością jakiejś myśli, jakiegoś przedmiotu. Nie mogę być świadomy, nie mając przedmiotu świadomości. Ten intencjonalny charakter świadomości prowadzi nas do wniosku, że treść świadomości jest niezbędną częścią bycia świadomości. No więc nie istnieje świadomość bez treści. A więc treść naszej świadomości jest równie istotna, co sama świadomość. A więc badanie świadomości siłą rzeczy będzie musiało prowadzić do badania treści świadomości. Tego nie da się wykluczyć. Dla ciekawych szybka terminologia. W terminologii Husserla noeza to ten intencjonalny akt świadomości nad przedmiotem. Z kolei noemat jest treścią tego aktu. Proszę bardzo. Ja wiem, że tutaj jest dużo pojęć, ale to nie ja wymyśliłem. To nie tak, że to mnie bawi, żeby zawalać tutaj bełkotem. Świadomość posiada w sobie sens. Świadomość we wszystkim poszukuje sensu. Każdy przedmiot musi mieć swój cel oraz przyczynę. Wszystko ma jakiś sens i świadomość jest odpowiedzialna za tworzenie tego sensu. To jest właśnie noetyczny charakter świadomości. Czyli wszystkie przedmioty, jakie stają się treścią naszej świadomości, nabierają sensu. Przeżycia nabierają sensu. Bardzo wulgaryzując te kwestie, to na przykład wszystkie doświadczenia religijne, fanów energii, zodiakar i różnych duchowości, oni zawsze dopatrują się w jakimś złym wydarzeniu woli czegoś wyższego i w dobrym dopatrują się woli tego wyższego i zawsze to sobie zracjonalizują, nieważne co się stanie, zawsze to nabierze tego religijnego sensu i można powiedzieć, że świadomość działa na podobnej zasadzie. Po prostu szuka wszędzie sensu. Wszystko musi być połączone. Według Husserla to, że to wszystko jest połączone, jest zasługą świadomości, a nie tego, jak rzeczywistość funkcjonuje. Mamy jeszcze pojęcie, które się nazywa konstytucją sensu. To jest konstytutywna funkcja świadomości, czyli po prostu sztuka czy potrzeba świadomości do racjonalizacji wszystkiego, co napotka. Husserl nigdzie nie podał definicji konstytucji, ale to mniej więcej coś w tym stylu. No jak chodzi o świadomość, to zostaje nam jeszcze jest czasowość. Czas jest niemożliwy do odrzucenia. Czasowości doświadczamy bezpośrednio po redukcji fenomenologicznej. Bo gdy widzę coś, to wiem, że przed tym czymś istniał moment poprzedni. Gdy widzę jakieś wydarzenie, babę przejechał samochód, to ja wiem, że musiał to poprzedzać wydarzenie, że samochód jechał na babę. Przed każdym wydarzeniem był moment poprzedni i ten poprzedzający. Również czasowości świadomości dowodzi to, że jeśli wykorzystuję na co dzień pamięć, to muszę sięgnąć niejako w przeszłość, żeby zasięgnąć jakiegoś materiału z tej pamięci. A więc świadomość niejako cofa się w czasie. Dowodzi to czasowości. No więc na podstawie tego wszystkiego, co powiedziałem, powinien powstać raczej obraz Husserla jako gościa, który drobiazgowo, bezkompromisowo, ściśle analizuje wszystkie tematy i patrzy w największe podstawy, że on musi dowieść, że białe jest białe. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Jednak taka konsekwentność musi doprowadzić do jakichś głupich problemów. No i problemem, jaki porusza Husserl, to czy inni ludzie istnieją lub czy mają takie same uczucia jak on, jak ja. No bo jak dowodzimy wszystkiego, to dowodzimy wszystkiego, a nie, że ja później nie wiem, czy inni ludzie istnieją. No i dosyć pokrętną metodą Husserl się z tego wymigał, znaczy dał radę odpowiedzieć i przedstawia się to następująco. Ja jestem podmiotem, ja myślę i ja wiem, że ja mam ciało. No więc jak ja mam ciało i myślę, to mogę zobaczyć, że ktoś inny też ma ciało i pomyśleć, ej, on też ma ciało, może on też myśli, wczuć się, że mógłbym być w tamtym ciele i odczuć empatię. No więc może on istnieje, albo nabraliśmy się na Matrixa. Jakoś tak to mniej więcej brzmiało, mnie przekonuje, nie wiem jak was. No więc zbliżamy się powoli do końca i w takim wypadku, co w końcu ten Husserl odkrył? Tak zreasumujmy, Husserl dowiódł pewności logiki. Dowiódł istnienia świadomości.
dowiódł czasowości świadomości, dowiódł, że inni ludzie istnieją. Na pewno tego jest dużo więcej, ale nie wydaje mi się, żeby było więcej fajerwerków niż to. Raczej to już wchodzenie w jakieś szczegóły, analizowanie percepcji koloru i tak dalej. Leszek Kołakowski w swojej pracy o Husserlu powiedział, że zwykle fenomenologia jest badana pod względem swojej metody, a nie pod względem efektów, jakie ta metoda osiągnęła. Ja chciałem właśnie dać te efekty, których tak mało się przedstawia. I rzeczywiście to było ciężkie. Poza tym Leszek Kołakowski powiedział, żeby zrozumieć Husserla, to trzeba mu poświęcić całe życie. Co oznacza, że na pewno ten temat nie został tutaj wyczerpany. Więc pewnie ten materiał zbulwersuje jakiegoś fenomenologa. Ale jak starałem się znaleźć wypowiedzi jakichś fenomenologów, to miałem jakieś dziwne wrażenie, że oni sami nie wiedzą, co robią. No więc fenomenologia poprzez rozpoczęcie od zera chce wyłuskać z naszych doświadczeń niezaprzeczalne fakty i z ich pomocą odkrywać podstawy rzeczywistości. Może w końcu uda się jej otworzyć bramę do transcendencji? Kto wie? Póki co bronienie logiki, matematyki, świadomości i czasowości i różnych innych rzeczy to już jest całkiem niezła robota, to się ceni, nie jest źle, lubię wiedzieć, że istnieje. No więc czy filozofia jako nauka jest możliwa? Ocencie sami. I po tym spontanicznym podsumowaniu chciałbym podziękować wszystkim, którzy dotarli do końca.